Wyniki badań dostarczają nam istotnych informacji na temat stanu zdrowia naszego organizmu. Podstawowe badania, takie jak morfologia krwi, poziom glukozy na czczo, czy też ogólne badanie moczu, powinniśmy wykonać przynajmniej raz w roku. Wykonując enzymy wątrobowe, takie jak aspart, ALAT, gamma-glutamylotranspeptydaza, czy też bilirubina, ocenimy stan naszej wątroby. Wykonując pomiar mocznika, kreatyniny wraz z przesączaniem kłębuszkowym, sprawdzimy z kolei stan naszych nerek. Raz na 2 lata, o ile nie ma innych zaleceń lekarskich, warto również sprawdzić stan swojej tarczycy. W naszym laboratorium możemy oznaczyć poziom TSH, wolnych hormonów tarczycy FT3, FT4, a w dalszej kolejności przeciwciał tarczycowych, przeciwko peroksydazie tarczycowej, tyreoglobulinie, czy też receptorowi TSH. Warto również regularnie sprawdzać stan swojej gospodarki lipidowej. Nasze laboratorium analityczne oferuje w tym celu oznaczanie poziomu cholesterolu całkowitego, cholesterolu HDL, LDL oraz trójglicerydów. W Laboratorium Spółdzielni Pracy Lekarzy Specjalistów Medicus możemy wykonać szereg oznaczeń markerów nowotworowych, począwszy od antygenu karcinoembrionalnego CEA, poprzez marker CA19-9, potocznie nazywany markerem raka trzustki, w dalszej kolejności markery jajnika, CA125 i HE4 wraz z algorytmem ROMA, marker sutka CA15-3 i oczywiście marker gruczołu krokowego, całkowite PSA w przypadku mężczyzn. Warto jednak dodać, że podwyższony poziom markera nowotworowego nie oznacza procesu nowotworowego. Taką diagnozę może postawić tylko lekarz na podstawie oceny całościowego stanu klinicznego pacjenta, posiłkując się dodatkowo wynikami badań laboratoryjnych i innych badań obrazowych. Nasze laboratorium oferuje szereg badań z zakresu hematologii, krzepnięcia krwi, analityki ogólnej. Tutaj oczywiście mam na myśli badania moczu, badania kału. Posiadamy szeroki panel badań biochemicznych oraz immunochemicznych, gdzie możemy wykonać oznaczenia hormonów płciowych i badania w kierunku zakażeń wirusowych. Nasze laboratorium pracuje od poniedziałku do piątku od godziny 7.30 do 19.00, w soboty od 8.30 do 13.00. Prosimy, aby pacjenci na pobranie krwi zgłaszali się w godzinach porannych, po spoczynku nocnym, na czczo. Warto, aby w dniu poprzedzającym badania pacjent nie spożywał obfitej kolacji. Oczywiście istnieje szereg badań specjalistycznych, na które bezwzględna procedura pozostawania na czczo nie obowiązuje. I istnieją również sytuacje nagłe, kiedy to w trybie CITO na zlecenie lekarza wykonujemy analizy w krwi pacjenta w każdym momencie dnia. Większość wyników badań dostępna jest jeszcze tego samego dnia. Na niektóre wyniki badań specjalistycznych trzeba poczekać do kilku dni. Prosimy naszych pacjentów o zgłaszanie się po odbiór wyników osobiście z dokumentem tożsamości. W przypadku braku możliwości osobistego odbioru wyników prosimy, aby pacjent wystawił upoważnienie osobie, którą prosi o odbiór wyników. Możliwy jest również dostęp do informacji o wynikach za pośrednictwem naszej strony internetowej. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pacjentów i naszych lekarzy specjalistów, planujemy w najbliższych dniach wdrożyć nowe badanie. Będzie to oznaczanie poziomu insuliny. Badanie niezbędne do szczegółowej diagnostyki zarówno lekarzom diabetologom, internistom, ale również dietetykom.